Dzień dobry Państwu. Siema. Siema. Patrzę, bo pogoda jest lepsza niż miała być. Mówisz. Bolęcin mnie zaraz czeka. A ci ma padać deszcz, ale od... No ale świeci słońce, jest cudownie. 14, mniej więcej. Tak, w ogóle to proszę Państwa, ostatnio jak widzicie, słabo nam idzie to nagrywanie. No, słabo. Ale wkurza mnie to, bo... Co? Bo w sumie fajnie się nagrywa, ale w takim trybie, jak jesteśmy teraz, to jest ciężka sprawa. No jest ciężka, tak. No ale dzisiaj może się uda więcej nagrać, chociaż no ile Wam mogę pokazywać czyszczenie Bolęcina? No też myślę, że te nasze codzienne vlogi też nie są jakieś interesujące. Chociaż z drugiej strony zdarzały się często takie głosy, że no, lubicie takie filmy. Takie domowe, tak? Takie normalne, domowe, no. Tak. Tylko prawda jest taka, że czasem nawet na taki normalny, domowy ciężko jest... ciężko po prostu to zrobić, no. Wiecie, sami jak to wypada, szczególnie jeśli trzeba szybko się ze wszystkim wyrabiać, na przykład, nie? Tak. Ale robimy, co możemy. No, i tak. Na szczęście jest piątek. Ja na te piątki zawsze czekam z utęsknieniem, tak mniej co od wtorku już. No tak, bo później są dwa dni taki ostatecznie luzu. Lady, no. Po prostu luzu takiego, że nie trzeba się pilnować, gdzieś biec na godzinę i tak dalej. I bardzo mi to odpowiada. No i jeszcze ten piątek zazwyczaj, no nie zazwyczaj, piątki jeszcze tak do popołudnia późnego to są takie szybkie, ale no już dobra, pogodziłam się z tym. I tyle. To tak. No. Chciałeś coś poruszyć? Jakiś temat? Nie. Bo ja też nie. Dzisiaj się nie wyspałam, bo się obudziłam, słuchajcie, po 4:00. No, jak się chodzi spać ze swoim mężem o 2:00? To też, ale... No to... Ale wstałam. Nie mogłam spać. Męczył mnie jeden temat, naprawdę intensywnie myślałam i... Ty mówisz o tych albach? Tak, ale już dobra, nie chcę o tym nawet się rozwijać, bo musiałabym popłynąć bardzo. Ale po prostu jednym zdaniem tylko powiem Wam, że... A nie, nic, nieważne. Nie, zostawmy to. Ale rzeczywiście strasznie mnie to... Tak byłam wkurzona, zła, w ogóle jakaś taka... No z tego, co widziałem, to nie tylko Ty. No, nie tylko ja. Ale nic, to jest temat na... Oj, to jest mało ważne. Mało ważne. Znaczy ważne i mało ważne, no zależy jak na to spojrzeć. To się da załatwić. Dokładnie tak. Ale się, jakby sens mojej wypowiedzi miałbym się skupić tylko na tym, że się nie wyspałam. No ale tak, dzieciaki też czekają na weekend, wydaje mi się, bo pytały dzisiaj, wczoraj już, czy jutro nie idziemy do szkoły. Że nie, one nie pytają, czy nie, bo one wiedzą, że nie idziemy do szkoły, ale Władek, jutro nie idziemy do przedszkola. Już mu się nie chce, po prostu tak w piątek to już by chętnie został w domu. Władek to mnie ostatnio po prostu rozwala, ten gościu. On w tylu różnych aktywnościach bierze udział. Takich jara technicznych się tym, w ogóle, jakieś lubi takie wczoraj aktywności. Wczoraj cyk, mój Władek, zorganizuj klej, idź po klej, bo tu maska mu się, wiesz, rozwaliła to oko, coś tam. On już wie, gdzie w piwnicy są takie rzeczy, przynosi, otwiera i zanosi. Mało tego, on wie lepiej, gdzie są takie rzeczy ode mnie, to na pewno. Wiesz, jak on się dziewczyną kiedyś chwalił, że a ja wiem, w jakim, gdzie tata teraz trzyma śrubokręty, tam młotki, coś tam. I mu powiedziałem, że już nie ma tu przy szybie, tylko tam dalej. No. Cieszy go to po prostu, że ma swoje sprawy z tobą chyba. Ale te samochodowe historie to go po prostu pochłaniają. No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No, tak jak napisałem gdzieś tam chyba w tytule filmu, że dla niego to nawet chyba ten off-road bym polubił. Bo widzę, że go to kręci, nie? Chyba tak, podoba mi się. Myślałam w ogóle o nim ostatnio, że no on jest jeszcze w tym roku takim ostatnim naszym dzieciulem, co po prostu nie chodzi na żadne zajęcia w sumie. No bo to w przedszkolu jeszcze tego się... Oprócz basenu, nie? To nie ma żadnych innych zajęć. A przecież pewnie w przyszłym roku, jak pójdzie do szkoły, no to tam zacznie się angielski, coś tam. I pomyślałam, że no dziewczyny mają swoje przyjemności, jak nie jakieś zajęcia manualne, to jakieś taneczne, to tamto. A w sumie dla niego co? W sumie tylko piłka tu wchodzi w grę. Nie słyszałam o żadnych innych ciekawych zajęciach dla chłopców. Piłka to chyba spoko. Tym piłką też się jara, widzę, nie? Jeszcze teraz mu kupiliśmy to. Bo z chłopakami gra, więc tak się może... No może tak. No tu chłopaki grają, no to on też chce, wiadomo, nie?
sumie dobre. No nie ma w tym nic złego, no. Sport to sport, taki czy inny. Jest okej, okay, nie? No. Tak. Fitness, sport, uśmiech, moc. No. To tego. Ja ostatnio teraz spojrzałem na mikrofon. Świeci się zielone u mnie? Nie. Poważnie? Nie widzę. Nie, świeci się dobrze. No, bo coś ostatnio albo zapomniałem, albo... No i się urwało jeszcze. Kompletna amatorka, proszę. No ale... Cóż. Życie. No, do tego. Jakieś roboty byśmy się wzięli, nie? No ja to się palę do tego Borodzina bardzo. No ale chcę tam skończyć i już będzie na ładnie. No. Podniosę wartość nieruchomości. Ja tu muszę porobić trochę rzeczy w domu, a potem jadę. Muszę też na mieście coś tam załatwić. No i co? Dobrze, że tę kiełbasę kupiłaś, taką swojską, dobrą. No. No. Zobaczymy. Tutaj dawno nie jedliśmy, nie próbowaliśmy. To jest kiełbasa kupiona u rybki? Tak. W rybce. Nie, u rybki się mówi. Nie, ja to inaczej. Ja to mówię, że na lubelskiej po prostu. Wyrastają na takie małe delikatesy, nie? Nie, one tam zawsze są, nie? Chyba ludzie. No tak, ale z takimi dużo fajnych rzeczy tam jest, nie? W tym sklepie. No tam jest tak świeże to wszystko, bardziej niż jakieś tam ten asortyment tam nie jest jakiś taki delikatesowy, nie nazwałabym tego chyba tak. Po prostu świeże. No. Świeże. Ale to nie są jakieś tam rarytasy straszne. No w sensie jakościowo dobre rzeczy, no. Chyba różne, ale no tak, jakościowo dobre też. Jakieś wędzone ryby tam widziałam w ogóle. Myślałam potem o tobie, ja już wychodziłam, nie chciałam no, się wracać. No, w sumie tak, chętnie. No właśnie muszę tam częściej bywać. Nie chce mi się nigdy tam, wiesz, że to trzeba tam specjalnie podjechać, zaparkować, a to nie wszystko tam kupisz. I tak potem musisz jechać z innego sklepu, więc nie zawsze tam pasuje, ale dzisiaj czekałam na ciebie. I stwierdziłam, że jak mam czas, to po prostu się tam przejdę. No i dobrze zrobiłam. No, tak. To tego? Do tego. Kończymy. Czy co? Skończymy. No. O, mam w lodówce na dole borżomi. Powiedz państwu, co to jest, bo nie każdy. Borżomi, woda borżomi, już tam się nie uchwaliłem kiedyś. W Selgrosie ostatnio trafiłem. I moim zdaniem smakuje inaczej i lepiej ze szkła. To jest zauważalne moim zdaniem. Niż z plastiku. To jest możliwe. No. Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie ze szkła jest tak samo niedobre jak z plastiku. Tak, ta woda jest u mnie bezpieczna. Nikt mi jej nie wychleje. Jeśli dla kogoś muszynianka jest niedobra, to do tego nawet może nie podchodzić. No fakt, jest bardziej intensywna w smaku. No. Słońsza. Nie za bardzo, nie za bardzo. No nic. Nic? Czy coś na obiad wymyślić jeszcze, nie wiem. No to kiełbę mamy. Kiełbę to może na jutro się przyda gdzieś jakieś ognisko. Aha, no bo to właśnie ja na tą sobotę, tylko że widzę ta pogoda, to no. Jest taka... Ale wiesz, ta kiełbasa to nawet u nas pod wiatą może. Wzięłam specjalnie taką właśnie niewędzoną, tylko taką inną, żeby... Mhm. Żeby się nadawała na ognisko. Super, lepiej. super, no. No. To zobaczymy. A ta porka? Ostatnio rozmawialiśmy o porce. Porkę to można zrobić w tak leśnych warunkach. Najfajniej by było. No zjeść przynajmniej, chociaż i gotować. To by się dało. Można rozważyć też taką opcję. A dzisiaj na obiad to nie wiem, coś się myśli. Do tej porki z taką kiełbasą w talarkach to jakaś myślę, taka świeża surówka by się przydała jeszcze i to myślę by było... Mogę ci zrobić Kolesława, jak chcesz. No właśnie, ten Kolesław tak za mną chodzi. A w ogóle miałam cię pytać, czy masz ochotę, żebym robiła ajwar? Tak, o Jezus Maria, no to co to za pytanie jest? No to mogę zrobić parę słoików. Tylko, że to z tym duża rąbanina chyba, nie? Z gotowaniem tego? Nie, w Lidlomiksie. Aha, Lidlomix. Jaka reklama tutaj. Idzie. Zapraszamy do współpracy. Lidla. Jesteśmy otwarci na tę propozycję. Zwłaszcza, że lubimy. No. Lidla. Tak. Co teraz będzie, pani Basiu? No właśnie trzeba się podnieść i zacząć działać. Wiem, no. Bo ja nie wiem, przedpołudnia są też krótkie.
i jest sporo do zrobienia, a potem szybko trzeba się zagęszczyć, wiesz, z dzieciakami i... Tam na dole mam takie ciuchy po robocie tej leśnej. Nie wiem, czy one nie będą do... już do spalenia. Decyzję tobie zostawiam, ale jeśli mam je wyprać, to wiesz, co z nimi należy zrobić, bo ja nie wiem później, które, gdzie, no, co, no. Dobra. Dobrze, proszę Państwa. No to tyle. Postaramy się coś jeszcze dzisiaj dograć. Trzymajcie za nas kciuki. Miłego dzionka, smacznej kawusi, uszanowanie. Ciao. Bye.